Cześć, witam serdecznie w 54. odcinku mojej serii. I znowu pełna winylowa dyskografia jednej z najbardziej zasłużonych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Ta wokalistka zaczynała karierę w latach 60. Moi drodzy, występowała w takich kapelach jak chociażby Drumlersi, Tarpany, ale tak naprawdę to rok 1963 i drugi Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, o którym wielokrotnie już opowiadałem, zrobił z niej gwiazdę. Moi drodzy, bohaterką tego odcinka jest Halina Frąckowiak, wokalistka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeżeli końcówka lat 60. I zespoły, które wymieniłem, no dzisiejszym osobom, ludziom mało co mówią, to na pewno wielką gwiazdą była już w roku 1970, kiedy to dołączyła do grupy ABC, a po ABC została już pamiątka w postaci płyty Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, którą to płytę omówiłem w pierwszym odcinku tej serii. Wcześniej Grupa ABC wydała oczywiście singiel, legendarną epkę Napisz Proszę. Natomiast kiedy Grupa ABC w 1973 roku po 4 latach działalności i wydaniu jednego longplaya i bodajże 2 albo 3 epek rozpadła się, Halina Frąckowiak w 1974 roku podjęła decyzję o karierze solowej. Zresztą podobnie uczynił Wojciech Gąsowski, który odszedł do zespołu Test, razem również śpiewali w ABC, ale i w 1974 roku, moi drodzy, ukazuje się dzisiaj już dość poszukiwana debiutancka solowa płyta Haliny Frąckowiak, Idę. Idę. Tutaj, moi drodzy, już klasyczne kompozycje, których to akurat piosenka, o której chcę powiedzieć, w większości tutaj przypadków nawet, tutaj widzę, że są trzy kompozycje, do których muzykę tak, muzykę napisała sama wokalistka, Halina Frąckowiak. I to jedna z nich, Julio, nie bądź zła. Natomiast na pierwszej płycie właśnie Idę Haliny Frąckowiak mamy jeszcze kolejne klasyki. Bawimy się w życie. Słowa, muzyka i słowa Halina Frąckowiak, proszę bardzo. Oczywiście Panna Pszeniczna i Bądź gotowy dziś do drogi. Natomiast przeciekawą sprawą są utwory dodane z płyty Na szkle, malowane z tej śpiewogry, w której Halina Frąckowiak również brała udział. Te utwory składają się również na debiutancki album Haliny Frąckowiak, opatrzony numerem SXL 1055. Cena tego albumu dzisiaj już rośnie. I ja pamiętam, że z tą płytą konkretnie zawsze był jakiegoś rodzaju problem. Ona się pokazywała, ale była zdecydowanie rzadsza jak inne. Proszę bardzo, mamy debiutancki album Haliny Frąckowiak wydany w roku 74. I co ciekawe, tylko była wersja stereofoniczna. Dobrze, moi drodzy, następna rzecz to rok 1977. Halina Frąckowiak wydaje swój drugi solowy album. Zaprasza do współpracy naszego geniusza od muzyki progresywnej, lidera zespołu SBB, Józefa Skrzeka, i razem nagrywają płytę Gejra. Gdzie Józef Skrzek by się nie pojawił, musi, jak to się mówi, zostawić na płytach nawet innych artystów swojego ducha. I to słychać. Gejra
To już zdecydowanie płyta mniej piosenkowa i rzeczywiście ciężko znaleźć tutaj tak zwane przeboje. Chociaż dla mnie, jeżeli chodzi o Gejrę, to zdecydowanie tutaj jesteś spóźnionym deszczem, czy śnij tylko szczęście. To są naprawdę klasyki. Muzyka oczywiście Józef Skrzek, słowa Julian Matej. Czyli wygląda na to, zagrała cała trójka zespół SBB, a Halina Frąckowiak po prostu pięknie do kompozycji Józefa Skrzeka zaśpiewała. I tak w 1977 roku ukazał się drugi album Haliny Frąckowiak, Gejra. Również Niebieska Muza SX 1428. Na Gejrze współpraca Haliny Frąckowiak i grupy SBB się nie skończyła, dlatego że w roku 1981 ponownie z grupą SBB nagrała kolejny swój album Ogród Luizy. Znowu tutaj przepiękne kompozycje Józefa Skrzeka i brak tak zwanych przebojów. Generalnie rzecz biorąc, szkoda, że płyty, które są nieprzebojowe, są szybko zapominane. Tutaj jest jeszcze ciekawa rzecz, bo Józef Skrzek napisał muzykę do wierszy Kazimierza Wierzyńskiego. I oczywiście Józef Skrzek tutaj się pojawił, dodatkowo na perkusji Hubert Rutkowski. Płytę wydała Muza rok 1980. Pierwszy. Tak, bo jeszcze na tak zwanym kogutku. Proszę bardzo, Ogród Luizy. Druga i jednocześnie ostatnia płyta Haliny Frąckowiak, wydana z Józefem Skrzekiem i grupą SBB. Natomiast rok 1983 to kompletna zmiana stylu przez Halinę Frąckowiak. Mamy, że tak powiem, modę na New Romantic. Halina Frąckowiak rozpoczyna współpracę ze świetnym, nieżyjącym już kompozytorem Jarosławem Kukulskim i w roku 83 wypuszcza na rynek płytę Serca Gwiazd. Czwarty album. Tytułowy utwór to absolutny klasyk i wielki przebój, natomiast tutaj trzeba jeszcze wymienić Małe Jeziora, Pamiętam Ciebie z tamtych lat, wersja utworu Krzysztofa Krawczyka zaśpiewana przez Halinę Frąckowiak i oczywiście tytułowe Serca Gwiazd. Kapitalna płyta. Ale Halina Frąckowiak 4 lata później udowodniła, że stać ją na dużo więcej. Ale zanim o tym, to jeszcze pokażemy label oryginału. LP 051, wydanie Vifon, płyta z roku 83. Na kolejny album Haliny Frąckowiak trzeba było czekać 4 lata, ale warto było. W 1987 roku Halina Frąckowiak wydaje piąty i ostatni swój winyl. Płytę zatytułowaną po prostu Halina Frąckowiak. I tu, moi drodzy, współpraca z Jarosławem Kukulskim, jak to się mówi, opłaciła się w pełni. Dlatego, że ta piąta i ostatnia jednocześnie winylowa płyta Haliny Frąckowiak jest najbardziej przebojowa. Tutaj mamy właściwie na 10 kompozycji, właściwie można byłoby tą płytę jednym tchem wymienić. Natomiast największe
Przeboje. Tin Pan Alley, Mały Elf, Papierowy Księżyc i Dancing Queen. Dancing Queen. Cztery mega hity na 10 wspaniałych kompozycji, którymi autorami w większości tutaj byli chociażby właśnie Jarosław Kukulski czy Marek Stefankiewicz, a teksty pisali tacy ludzie jak Jonasz Kofta, Janusz Kondratowicz, no i oczywiście Jacek Cygan. Tutaj jeszcze jest jeden tekst Andrzeja Sobczaka. Numer katalogowy tej płyty SX2451. Piąty i ostatni album Haliny Frąckowiak. Mimo tego, że płyta wygląda nieźle, powiem wam taką ciekawostkę, to gra dużo gorzej.